Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj w moim wirtualnym studio mam dwóch bardzo interesujących gości. Pierwszym z tych gości jest Natalia Kabanow, autorka plakatu do sztuki Śmierci dziewczyna Teatru Polskiego. Witam Cię, Natalio. Witam. Natomiast drugim gościem, właśnie tutaj warto dodać, że Natalia zajmuje się, jest fotograficzką i graficzką, właśnie jest związana z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Natomiast drugim moim gościem jest Michał Mazurkiewicz. Cześć, Michał. Cześć, witam wszystkich. Michał jest fotografem reklamowym i właścicielem studia Stocznia. No dobrze, mam pytanie tutaj pierwsze do Natalii. Pytanie o produkcję właśnie plakatu, o ten przebieg od pomysłu do wykonania. Chodzi mi o to, ile masz tutaj swobody, ile masz tutaj jest twojej własnej intencji twórczej, inwencji twórczej, a gdzie są jakieś ograniczenia? Czy masz po prostu totalną swobodę działania? Generalnie wszystkie plakaty, które robię, znaczy w jakimś sensie mam swobodę działania, ale na poziomie projektu, natomiast oczywiście to jest akceptowane przez dyrektora teatru, przez reżysera, to są właściwie dwie chyba najistotniejsze, no i też przez marketing, ale generalnie dyrektor i reżyser to są dwie osoby, które mają jakby decydujące słowo, dlatego że plakaty wykonujemy przed premierą, dlatego reżyser, ponieważ właściwie wszystko, co robię, opiera się na tym, co reżyser mi opowie o tym, co będzie robił. Reżyser, czasami dramaturg, to różnie bywa, ale generalnie zazwyczaj reżyser. Także jakąś tam swobodę mam, ale oczywiście no nie taką wolność, że mogę robić sobie, co chcę, ale zazwyczaj jakoś tam dobrze się współpracuje. Czyli powiedzmy, przedstawiasz kilka projektów i wtedy dochodzi do jakiegoś kompromisu. Tak, czasami jest tak, że po prostu rozmawiamy i ja zazwyczaj sobie wypisuję jakieś różne słowa kluczowe, które dla mnie są istotne jako inspiracja do tego, co chciałabym, jak chciałabym to wizualnie przedstawić i właśnie robię albo kilka projektów, czasem się umawiam właściwie na jakiś konkretny pomysł, to zależy od dnia, od tematu, także różnie to bywa. A propos danych wejściowych, mam pytanie, czy masz też jeszcze jakieś sugestie od twórców sztuki? Różnie to bywa. Generalnie jest tak, że ja zawsze przychodzę na pierwszą próbę spektaklu, gdzie reżyser, scenograf, choreograf, muzyk, no różnie też to bywa, opowiada o tym, co chce zrobić, więc jakby taką mam ogólną wiedzę na temat jakiegoś zarysu właściwie, bo pierwsza próba to jest zazwyczaj jakiś tam wstępny pomysł, który jest później rozwijany przez twórców, aktorów i realizatorów. I później spotykamy się jeszcze na jedno takie spotkanie typowo o plakacie. I czasami jest tak, że przychodzi też scenograf, opowiada o swoich inspiracjach wizualnych albo o tym, jak będzie wyglądać scenografia. Czasami mam pełną wolność, różnie to bywa, ale też jest tak, że staram się czytać zawsze tekst, także jakby jestem tak w miarę przygotowana do tego. Zazwyczaj czytam tekst przed rozmową z reżyserem. Ja mam jeszcze pytanie, czy możesz powiedzieć o jakichś takich tych alternatywnych ścieżkach akurat dotyczących plakatu tej sztuki, z których zrezygnowałaś na korzyść tej ostatecznej koncepcji? No właśnie, można powiedzieć, że nie było tych ścieżek, że w jakimś sensie, to znaczy oczywiście zrobiłam kilka fotografii, właśnie wybraliśmy chyba jedno z takich spokojniejszych zdjęć i tyle, ale jakby pomysł był właściwie taki jeden. Znaczy było może kilka jeszcze takich, ale tylko teoretycznie, więc właściwie to nawet już nie pamiętam, co ja tam wymyślałam. Także to było coś takiego, że rzeczywiście chciałam to zrobić od początku. Czy już fotografując miałaś wizję ostatecznej koncepcji plakatu, gdzie ta typografia, rozmieszczenie
tekstu, już to też jakoś tam widzę, że gra bardzo konkretnie na tym plakacie. Jeśli chodzi o liternictwo, wiedziałam na pewno, że chcę, żeby to był duży napis, że ma to być na ciele. Jakby kadr, który jest na tej fotografii, też był już wcześniej wymyślony. I zależało mi na takiej formie laboratoryjno-prosektoryjnej nawet, w sensie, żeby to było raczej takie surowe i zrobiłam też kilka fotografii czarno-białych, ale jakieś to było zbyt poetyckie. Także w jakimś sensie wiedziałam, no ale jeśli chodzi o liternictwo, tak już stuprocentowo, no to miałam różne wersje. To nie jest tak, że od razu miałam wszystko wymyślone w głowie i to zrobiłam. Także też kolory, zastanawiałam się, czy rzeczywiście ta czerwień, czy może jakiś tam inny kolor. Bo czerwień, czy ja dobrze czytam, że ta czerwień to jest taka, no to jest krew jednak chyba, tak? Tak, może to być krew. Tak, rzeczywiście, no może to jest takie dosłowne, ale w sumie tak. Ale jakby zależało mi na takim charakterze, no surowym. Coś surowego i takiego właśnie prosektoryjnego. No właśnie, Michał, jak oceniasz wizualnie ten pomysł, realizację, powiedzmy, abstrahując już od tematu, od no w sumie skandalu, który wyniknął w związku ze sztuką, ale jakbyś ocenił właśnie te środki wyrazu fotograficzne, te, że też są graficzne tego plakatu, jak to według ciebie wypadło? Fajne jest to, że plakat jako gatunek, on może żyć swoim własnym życiem i może jak gdyby działać, wiesz, bardzo fajnie, niezależnie, wiesz, od sztuki, którą reprezentuje. Fajnie w ogóle, że my mamy do czynienia z takimi plakatami, że one właśnie jakby generują w sumie więcej wątpliwości, zapytań, na które ewentualnie ma nam odpowiedzieć sztuka, niż tak wprost na przykład opowiadają, jak jakieś takie kojarzy plakaty z filmów amerykańskich, teraz pewnie Gwiezdne Wojny będzie, gdzie są wręcz wzięte, wiesz, kadry z planów zdjęciowych, a to jest jak gdyby te nasze takie polskie plakaty teatralne, może nie tylko polskie, pewnie nie tylko u nas się takie robi, no fajnie, że one są jak gdyby, pozostają, nawet jak sztuka gdzieś przeminie, pozostają odrębnymi dziełami graficznymi. I to, co Natalia tutaj powiedziała, że to ma być właśnie takie troszeczkę sterylne, wręcz, no ja może nie odczuwam, żeby to było prosektoryjne, bo jednak to ciało żyje, widać, że to ciało żyje, ale powiem ci, że ja się czuję jak jakiś taki lekarz, przed którym stanęła pacjentka i też w jakiś taki, no, bardzo naturalistyczny sposób oddziałuje na mnie właśnie ciało, które nagle przede mną się znalazło. Jak gdyby tak sobie analizując zawsze od początku, od podstawowych takich, no, środków typowo technicznych stworzenia tego plakatu, to pierwsza rzecz, która mnie uderza, to jest właśnie to takie troszeczkę wyblaknięcie. To zdjęcie nie ma takiej technicznej ekspresyjności w walorach, na przykład od białego do czarnego, tylko ono podejrzewam, że gdyby je zrobić z niego zdjęcie czarno-białe, byłoby jasno-szaro-szare, po prostu takie troszeczkę mydlane. Chyba to dobrze koresponduje z tym napisem, bo ono rzeczywiście jest takim dobrym podkładem pod ten napis, ale no ja to odbieram troszeczkę tak, jak gdyby taka oszczędność jednak środków stylistycznych, żeby to nie było takie gęste, narzucające się mocno, tylko żeby działało takimi troszeczkę takimi słabymi sygnałami, słabymi sygnałami formalnymi, które niosą za sobą jakieś takie, no, dość mocne treści ostatecznie i z takiego kontrastu, przynajmniej w mojej głowie, wynika, no, odczuwam to jako taką, no, fajną ekspresję, jeśli się to wszystko jak gdyby zreflektuje, tą formę z treścią, jaką ta forma niesie. Jeszcze sobie pozwolę jeszcze przez chwilę tak sam opowiedzieć, jak odbieram ten plakat. Tak, ja jestem fanem twórczości kobiecej, takiej niezmąconej przez
wpływy męskie i patrząc na to zdjęcie, podejrzewam, że ani ja bym nie wpadł na to, żeby coś podobnego zrobić, a już zupełnie przeciętny facet fotograf, a fotografia jest zdominowana głównie przez mężczyzn, wydaje mi się, że do takiego tematu podszedłby tak dość grubo, przynajmniej ja bym, mówię to w cudzysłowie, podszedł grubo, bo faceci jakoś tak bardziej lubią wykładać kawę na ławę, lubią, żeby to były jakieś konkrety na, jak to się mówi, na zdjęciu i podejrzewam, że mogłoby się tam, przynajmniej pierwsze poszukiwania, jak taki plakat zrealizować, to mógłbym gdzieś tam sobie ostylować wyobraźnią w pobliżu takiej konwencji typu amerykański Playboy dla Teksańczyków, magazyn Playboy. Tutaj dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, że ja czuję ten umysł kobiety twórcy tutaj właśnie plakatu. Kobiety nawet, nie wiem, chyba tak, nie wiem, czy tutaj za daleko się nie zapuszczam, dziewczyny albo dziewczynki może takiej właśnie, nie wiem, czy tam w tobie, czy tam trochę się zamieniłaś w kogoś młodszego, projektując ten plakat. Chyba się nie zamieniłam w kogoś młodszego, ale generalnie jakby to nie jest też pierwszy plakat, który dotyczy tematu kobiecości, załóżmy, który ja zrobiłam. Jest ich trochę i tylko rzeczywiście tutaj sytuacja związana ze spektaklem jakoś tak mocno zadziałała na to, że ten plakat jakoś zaistniał. I generalnie chyba mam taki po prostu taką naturę, że gdzieś tam szukam delikatności w kobiecości, no. Ale jakby nie boję się też tematów seksualności i takich. Natalio... I też tylko chciałam powiedzieć, że bardzo ciekawe to, co powiedziałeś a propos mężczyzny, że mężczyzna inaczej by do tego podszedł, bo właśnie zdarzyło mi się takie wypowiedzi mężczyzn bardzo ordynarne na temat tego plakatu, że właśnie kobiety ten plakat przyjmują w jakiś taki naturalny sposób, natomiast mężczyźni, że to jest wulgarne, że to jest jakieś tam, bardzo mnie to w sumie zdziwiło, ale może to tak właśnie działa na wyobraźnię, nie wiem.